Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na krótką demonstrację gry audio, która nazywa się Echovis Quiz. Ale, co ważne, tak naprawdę gra jest tutaj przykrywką dla aplikacji, która została stworzona przez firmę Transition Technology Utilitya do rozwijania umiejętności słuchania, do rozwijania umiejętności ludzkiej echolokacji, ponieważ nasze mózgi skonstruowane są w taki sposób, żeby filtrować powtarzające się odgłosy. My na co dzień nie jesteśmy w stanie skorzystać, czy w ogóle usłyszeć odbijających się dźwięków. Dlatego albo poprzez serię różnego rodzaju ćwiczeń, albo poprzez zabawę w formie właśnie aplikacji Echovis Quiz możemy nauczyć się słuchać. I ta aplikacja ma różnego rodzaju odgłosy naturalne, takie, które spotykamy na co dzień na ulicy, ale także odgłosy generowane w sposób sztuczny, albo poprzez klikery, albo poprzez pstryknięcia palcami, które generują dodatkowe odgłosy echa. I my, grając, bawiąc się tą grą, uczymy się ich wysłuchiwać, słyszeć. W ten sposób po pewnym czasie zdejmujemy filtr z naszego mózgu i jesteśmy w stanie już później na co dzień korzystać z ludzkiej echolokacji. I możecie mi wierzyć lub nie, to działa naprawdę. Ja sam zacząłem kilka lat temu korzystać z ludzkiej echolokacji właśnie w momencie, gdy zaczęliśmy pracować w tym projekcie nad aplikacją Echovis Quiz. Ale jak to działa? Słuchajcie, przełączamy się na aplikację, bo wy możecie mi wierzyć na słowo lub nie, więc po prostu możecie sobie pobrać tą aplikację i sprawdzić. Aplikacja jest darmowa w wersji podstawowej. Na wyższych poziomach trzeba po prostu zapłacić parę złotych za dodatkowe poziomy po to, aby móc się dalej bawić w tej aplikacji. Oczywiście na dzień dobry dostaniecie całe intro z wyjaśnieniami, kto tworzył aplikację i tak dalej. Powinniście się zarejestrować w aplikacji, podając konto e-mail, jakiś login, głównie po to, bo aplikacja posiada ranking, gdzie możecie obserwować swoje postępy względem innych osób, czyli jest to taka grywalizacja. Możecie zobaczyć, jak wypadacie po prostu na tle innych. Centrum sterowania, przycisk, tapeta, przycisk. Sekundkę, bo mi się dostępność, włączyły przycisk. Jakieś głupoty. Ja Safari, prostu, aktywne, o, ustawienia, aktyw, ustawienia, Safari, Echovis Quiz. Echovis Quiz, lista tak, pakietów, przyłączyłem przycisk. Się na ustawienia zamiast. Lista pakietów, przycisk. Tak. Mamy teraz tak, główny ekran aplikacji już po zalogowaniu i mamy tutaj kilka opcji. U samego dołu dwie karty quiz. Mamy quiz więcej. I więcej, więcej to wiadomo, możecie sobie poczytać o firmie Transition Technology, o projekcie i o przejrzeć inne aplikacje. I co my mamy tutaj w samej aplikacji? Quiz na główek, na samej górze. Kontynuuj grę, przycisk. Kontynuuj grę, ja z tego nie będę teraz korzystał, bo tutaj nabijam sobie punkty kolejne. Statystyki gry, przycisk. Statystyki gry możemy zobaczyć, jak wypadamy na tle innych. Powtórz pytania, przycisk. Powtórz pytania, przycisk. Z tego zaraz skorzystamy. Test słuchawek, przycisk. Test słuchawek, tutaj za każdym razem, gdy odpalacie grę, testujecie słuchawki po to, aby wiedzieć, czy kanał lewy macie na lewym uchu, kanał prawy na uchu prawym, no bo to jest dość istotne przy udzielaniu odpowiedzi, z której strony słychać jakiś odgłos. Lista pakietów. Lista pakietów. Jak grać? Przycisk. Lista pakietów. No i macie po prostu samouczek, jak grać, pytania, ale wy go przycisk. Oczywiście nie potrzebujecie, bo macie statystyki mnie. Gry. Powtórz pytania. Przycisk. Więc ja wybieram tutaj opcję powtórz pytania, głównie po to, żeby wam pokazać ze dwa pytania, jak to działa w tej aplikacji. Powtórz aktywujemy. Pytań. Uwaga. Rozpoczynasz tryb udzielania odpowiedzi na pytania, na które już raz poprawnie odpowiedziałeś. W tym trybie nie przyznajemy już punktów, a udzielanie odpowiedzi nie wpływa na ranking trudności pytań. Mamy bardzo fajne podpowiedzi na każdym etapie i zachęcam do ich słuchania, do ich czytania, bo jest to naprawdę bardzo pomocne. Ok, przycisk. Wróć, przycisk. Po kliknięciu na przycisk test słuchawek odtworzony zostanie fragment utworu muzycznego. Gdy masz dobrze założone słuchawki, to melodię usłyszysz głośniej najpierw w lewym uchu, a następnie w prawym. Jeśli będzie inaczej, to należy odwrotnie założyć słuchawki. Uwaga! Ilustracją do pytań są nagrania audio przygotowane w różny sposób, klasyczne stereo, nagrania binauralne i inne. Dlatego zdecydowanie zalecamy używanie właśnie słuchawek umożliwiających odbiór dźwięków technologii stereofonicznej. W związku z powyższym, w wielu przypadkach kluczowe znaczenie będzie miało poprawne założenie słuchawek na właściwym uchu prawym i lewym. Osoby bardziej zaawansowane mogą do tego celu również używać odpowiednio rozstawionych zestawów głośników. Tak więc słyszycie, to jest to, co wam mówiłem i teraz zróbmy sobie test słuchawek. Klikam przycisk i słuchamy. Słuchawek. I
słyszeliście, dźwięk przeszedł z lewego kanału na prawy i to oznacza, że mam dobrze założone słuchawki. I możemy kliknąć w tym momencie sobie dalej. Co my mamy? Mamy teraz tutaj opis pytania. I tak jest za każdym razem. Mamy opisaną scenę, w jakiej się znajdujemy, po to, abyśmy mogli umiejscowić się w danej lokacji i wyobrazić sobie, jak wygląda przestrzeń dookoła nas i co będziemy robić, na co powinniśmy zwracać uwagę w trakcie tego zadania. Po której stronie słychać mijany przez ciebie autobus? Odtwórz nagranie. Przycisk. Po której stronie idziesz po chodniku? Idziemy chodnikiem na wprost. Po której stronie słychać mijany przez ciebie autobus? I mamy obczaić, po której stronie będziemy słyszeć autobus. Odtwórz nagranie. Przycisk. No to odtwarzamy nagranie. Przystanek przy dworcu, bo słychać jakieś zapowiedzi dworcowe. Więc teraz wyświetlają się po odtworzeniu nagrania propozycje odpowiedzi. A, Z tyłu. Z tyłu. B, po lewej. Po lewej. C, Z przodu. No i z przodu. Odtwórz ponownie. Przycisk. Możemy odtworzyć sobie ponownie, jeśli mamy wątpliwości. Tutaj raczej wątpliwości nie ma, ale gdyby na przykład będą takie pytania, gdzie będzie nagranie, pewien odgłos generowany, jakiś takich właśnie pstryknięć, albo klikera jakiegoś mechanicznego, a będziecie zlokalizowani na przykład na półpiętrze klatki schodowej i będziecie mieli za zadanie określić, które schody prowadzą w górę, który ciąg schodów, czy znajdujący się po prawej, czy po lewej, biegnie w górę, a które w dół. I wtedy już nie raz, nie dwa, często trzeba sobie takie nagranie odsłuchać ponownie, żeby wsłuchać się, jak rozchodzą się dźwięki, żeby być w stanie określić, czy na przykład właśnie ciąg schodów po prawej stronie biegnie w dół, czy w górę, a możecie mi wierzyć, znaczy nie musicie, możecie pobrać grę i sobie sprawdzić sami, to naprawdę słychać. Wyjdź, przycisk. Odtwórz ponownie. Dobra. Przycisk. C, Z przodu, B, po lewej. Wiemy, że po lewej, więc B, klikamy po lewej. B. Uwaga, prawidłowa odpowiedź. Gratulacje. I mamy informację, prawidłowa odpowiedź. Następne pytanie, przycisk. No i wyjdź, możemy przycisk. Zakończyć grę. Następne pytanie, albo kliknąć przycisk. Sobie następne pytanie, klikamy następne. Stoisz przy drzwiach wejściowych do bloku mieszkalnego. Stoimy przy drzwiach wejścia do bloku mieszkalnego, czyli pewnie jakiś kilkupiętrowy budynek. Co słyszysz? Co słyszysz? No dobra, sprawdź. Otwórz nagranie, przycisk. Pamiętajcie, stoimy przed blokiem. Co słyszysz? Otwórz nagranie. Przed drzwiami. Otwórz nagranie, przycisk. No i sprawdzamy, co słyszymy. Otwórz nagranie. Ktoś otwiera, ktoś idzie. I zamykają się ewidentnie drzwi z takim klapnięciem. Wybierz prawidłową odpowiedź. I wybierz prawidłową odpowiedź. A, ktoś otworzył, a następnie zatrzasnął drzwi. No, to mi by było to po mojemu, ale patrzymy jeszcze kolejne odpowiedzi. B. Okno zostało otwarte. Okno zostało otwarte? No na pewno nie. Okna nie generują tego typu odgłosów. C. Drzwi zostały zamknięte. Drzwi zostały zamknięte na pewno, ale to nie było tylko zamknięcie drzwi. B. Okno zostało otwarte. Ktoś się tam jeszcze kręcił. A. Ktoś otworzył, a następnie zatrzasnął drzwi. Więc wybieramy odpowiedź. A. Ktoś otworzył, a następnie zatrzasnął. A. Ktoś Uwaga. Prawidłowa odpowiedź. Uwaga. Prawidłowa odpowiedź. Jak Następne widzicie, Wyjdź, działa przycisk. To całkiem fajnie. Nie będziemy tutaj przechodzili przez całą grę, Następny, więc wyjdź, przycisk. Klikam wyjdź. I w tym momencie wracamy do głównego ekranu. Ustawienia gry. Przycisk. W ten sposób możemy się bawić, bawić i bawić. Ja zachęcam, bo jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Mam nadzieję, że też zachęci was ono, właściwie sukcesy w grze, zachęcą was do korzystania z ludzkiej echolokacji, bo to naprawdę działa. Coś, co kiedyś pamiętam, wydawało mi się jakimś science fiction i rzeczą dostępną tylko dla ludzi posiadających słuch absolutny, to jest absolutnie nieprawda. Ja, gdy zacząłem bawić się tą grą, gdy w ogóle zacząłem interesować się echolokacją, bardzo szybko okazało się, że chodząc z białą laską, byłem w stanie zacząć słyszeć nie tylko takie duże obiekty typu samochody, typu latarnie, ale spokojnie ławki,
śmietki, kosze na śmieci, a nawet krawężniki, gdy zbliżałem się do nich z białą laską. Przy czym to też dość istotne akurat w tym wypadku, ja korzystam z rollera i wtedy krawężniki spokojnie słychać z kilku metrów, jak się do nich zbliżacie. Tak więc ja zachęcam, jeśli już bawiliście się tą grą, podzielcie się proszę waszymi komentarzami, waszymi uwagami w komentarzach. Sam jestem ich bardzo ciekaw. Jeśli korzystacie z echolokacji, też dajcie znać, a jeśli nie korzystacie, to też dajcie, dlaczego nie korzystacie, może macie jakiś powód. Oczywiście pomijam osoby, które mają jakąś dysfunkcję słuchu, no bo to wtedy jak gdyby w sposób automatyczny utrudnia, ale też nie uniemożliwia korzystania z echolokacji, bo tak naprawdę, gdy mamy do czynienia z głośnymi echami, no to też są one do wysłyszenia. Mam nadzieję, że audycja dzisiejsza wydała Wam się interesująca. Gdybyście mieli jakieś pytania, to też oczywiście piszcie śmiało w komentarzach. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, żeby żadne nowości Wam nie umknęły. A na dzisiaj ja już bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Kłaniam się nisko. Piotr Witek.